Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj z nami wyciągacz do zszywek prosto z Chin. Zapraszamy. Taki fajny, prosty gadżet. Sprężynuje, jak widzicie. Kupiony w Chinach. 4 sztuki, kosztowały dolara. Kupiłem, bo potrzebowałem roztapicerować kilka krzeseł. Stwierdziłem, że zobaczę, czy to działa. Za te pieniądze warto było zaryzykować. I co? Działa. A jak? Zaraz zobaczycie sami. Wyciągniemy sobie z papieru. Na przykład chcemy coś otworzyć, żeby nie było tego widać za bardzo. Zakładamy zszywkę. Albo na przykład dwie, jak będzie. I teraz tak. Wsuwamy. Naciskamy. I zobaczcie. I już nie ma zszywki. No super sprawa. Działa? Działa. No ale to jest papier. Mamy deseczkę. Wyobraźcie sobie, że obiliśmy to czymś i teraz potrzebujemy, nie wiem, ściągnąć materiał, żeby naciągnąć go jeszcze raz, bo coś nam nie wyszło. Mamy takera. Obiliśmy sobie dwie zszyweczki. Teraz wkładamy. Poczekaj, ja tu ten. No dobra, wyciągaj. Jedną. Ja to sobie ładnie zoomuję. Okej. No, wyciągaj. Poczekaj. A, już wyciągnąłeś. Dobra. Tak. Dobrze, ładnie, super. No to fajnie wychodzi, naprawdę elegancko. Kwestia jest po prostu dosunięcia możliwie do końca. Za te pieniądze naprawdę działa fajnie. Taki gadżet z Chin, z serii niby średnio potrzebnych, ale w warsztacie zawsze może się przydać. Jak się dłubie, to różne tego typu nietypowe narzędzia się przydają. Więc myślę, że warto. Tym bardziej, że tanie. Tak, myślę, że warto się rozejrzeć, za te pieniądze można kupić. Niech leży i czeka na jakieś zastosowanie. Na dzisiaj to tyle. Zapraszamy do oglądania pozostałych filmów, do subskrybowania kanału. Łapka w górę i do zobaczenia. Cześć.